Prawdę mówiąc, przygotowując się do zadania tych pytań, konsultowałam się również z osobami, które startowały z nami i chciały również zostać burmistrzem tego miasta. Ponieważ po ostatniej Radzie Miasta została nam przedstawiona propozycja podziału stanowisk w przyszłej Radzie Miejskiej. Ta propozycja została również opublikowana przez pana burmistrza w mediach społecznościowych. Chciałam zapytać, czy pan burmistrz ma gdziekolwiek doświadczenia albo może nam wskazać taką Radę Miejską, która według takiego matematycznego podziału stanowisk działa. I czy ona była konsultowana z pozostałymi komitetami wyborczymi, które weszły do Rady? Nie była konsultowana i jest autorskim pomysłem odnoszącym się do zasad demokracji. Skoro wyborcy dokonali wskazania, że jeden z klubów uzyskał 8 mandatów, to powinien mieć pierwszeństwo w wyborze pierwszej, no tej i zdaniem komitetu najważniejszej funkcji. Skoro drugi komitet uzyskał kolejny wynik, powinien dokonać wyboru drugiej funkcji, jego zdaniem dla niego ważnej, trzeci komitet z trzecim wynikiem trzeciej funkcji i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie jest to jak najbardziej usankcjonowanie tego, na co wskazali wyborcy. Jestem zwolennikiem tego, żebyśmy nie zamieniali Rady Miejskiej Cieszyna na wielkie dysputy o charakterze politycznym, takim czy innym. Jesteśmy w sytuacji, kiedy burmistrz miasta wybierany jest w niezależnych wyborach. Co innego w sytuacji Rady Powiatu, Sejmiku Województwa czy Sejmu, kiedy musi się ukształtować większość, która dokona wyboru odpowiednio czy starosty, czy marszałka województwa, czy premiera. Tutaj Rada Miejska nie będzie dokonywać takiego wyboru. Państwo dokonacie tego wyboru. Wobec tego, w moim przekonaniu, przed Radą jest takie wyzwanie, czy zechce uszanować wolę wyborców i powiedzieć, skoro ci dostali najwięcej, to niech pierwsi wybierają i tak dalej. Szanowni, pozwolę sobie przypomnieć, że nadal jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej i my jesteśmy kandydatami na burmistrza. Natomiast Rada się... Tak, ale my jesteśmy też członkami tej Rady. Także nie możemy decydować o tym, jak ta Rada będzie wyglądać w przyszłości. Myślę, że należy poczekać do wyborów w najbliższą sobotę, w najbliższą niedzielę, na które Państwa bardzo serdecznie zapraszamy. Po tych wyborach będziemy, mam nadzieję, dyskutować na temat tego, w jaki sposób będziemy pracować w tej Radzie. Natomiast ja się osobiście nie zgadzam na matematyczne wyliczenia. Dziękuję bardzo. Myślę, że w tej debacie padły chyba ostatnie już pytania przedwyborcze. Ja zwrócę się do kandydatów jeszcze z prośbą. Ze względu na to, że sporo pytań od mieszkańców pojawiło się u nas na fanpage'u, pozwolę sobie wysłać drogą mailową i jeśli Państwo będą mieli ochotę odpowiedzieć mieszkańcom gdzieś na swoich profilach, na postach, myślę, że dla mieszkańców to jest ważne. Problemów jest wiele. Myślę, że ani tą debatą, ani żadną inną rozmową ich nie rozwiążemy. Możemy się tutaj śmiać, możemy się kłócić, możemy się sprzeczać o rację i nierację, kto ją ma, kto jej nie ma. Prawda jest taka, że dopiero czas pokaże, czy wybraliśmy mądrze, czy wybraliśmy dobrze. Jak zyska Cieszyn? Jak będzie wyglądał za parę lat? Kandydatom obojgu życzę powodzenia. I myślę, że spotkamy się już niedługo po wyborach. Dziękuję Państwu bardzo.